Hej, dzień dobry! Zapraszam Was dzisiaj na film, w którym pokażę Wam moich 10 niezawodnych ulubieńców wszechczasów. To są kosmetyki, do których ja wracam cały czas na przestrzeni lat. A biorąc pod uwagę ilość kosmetyków, którą ja testuję w ciągu roku, to naprawdę bardzo duże wyróżnienie. To są po prostu kosmetyki, które ja w zapasie w domu zawsze muszę mieć. Jeżeli taka tematyka Was interesuje i chcecie się dzisiaj dowiedzieć o cudownym kremie na wszystko i o serum do brwi i rzęs i jeszcze o moich ulubionych perfumach i o jeszcze innych rzeczach, to rozsiądźcie się wygodnie, weźcie coś do jedzenia, do picia. I zapraszam do oglądania dalej. Wszystkie te kosmetyki, o których dzisiaj mówię, są dostępne na Allegro, a Allegro właśnie jest partnerem dzisiejszego filmiku. Także najpierw krótki wstęp na temat naszego partnera, który na pewno wiem, że jest Wam świetnie znany, bo to, że na Allegro znajdziecie szeroki wybór kosmetyków w świetnych cenach, to na pewno wiecie. Ale czy wiecie następujące trzy fakty? Po pierwsze, jest coś takiego jak strefa marek i tam znajdziecie autoryzowanych, zweryfikowanych sprzedawców. Często są to sklepy firmowe i też yy, właśnie tutaj kosmetyki, które Wam pokażę, w w kilku przypadkach z takiego sklepu dokładnie pochodzą. Tam są oryginalne produkty, to są zweryfikowani sprzedawcy. Po drugie Allegro gwarantuje bezpieczeństwo i szybkie zwroty oraz szybką dostawę w wielu przypadkach nawet i następnego dnia. Jakbyście zobaczyli moją historię zakupów z Allegro, to ja tam kupuję wszystko do domu, od produktów spożywczych przez sprzęty, po akcesoria dla kotów, no i oczywiście kosmetyki i nawet teraz właśnie jak zamawiałam kosmetyki do filmu, to dwie rzeczy pojawiły się dosłownie następnego dnia ja nawet nie oczekiwałam, że one tak szybko przybędą. No i po trzecie, a propos tej dostawy, właśnie jest oferowana szybka dostawa. A jeżeli macie Allegro Smart, to jest ona też darmowa. Ja akurat Allegro Smart mam przy ilości kosmetyków i rzeczy, które zamawiam. Coś mi się wydaje, że te trzy fakty w ogóle nie były dla Was zaskakujące, ale dobrze jest takie informacje potwierdzać i powtarzać. No i cóż to za zrządzenie losu, że logo Allegro też jest w kolorze pomarańczowym? No, to jak już wszystko wiemy na temat zakupów z Allegro, to przejdźmy do tych 10 kosmetyków, bo nie mogę się doczekać, aż Wam je pokażę. Pokażę. Dzisiejszy temat będzie zrealizowany trochę w formie takiego show and tell, czyli pokazywanie i gadanie, ale tylko trochę, bo nie jestem w stanie nałożyć dzisiaj wszystkich kosmetyków. Na przykład tak jest w przypadku tego pierwszego ulubieńca. Mowa tutaj o kremie Bepanten Baby. To jest ten właśnie mój ulubiony krem do wszystkiego. On jest takim bardzo gęstym, czy można powiedzieć, że trochę lepiącym kremem typu opatrunek, który akurat przy mojej skórze, która ma AZS i czasami potrafi być ekstremalnie sucha również na twarzy, jest absolutnie absolutnym wybawieniem. To jest też krem, który ja bardzo często zabieram ze sobą na wyjazdy właśnie ze względu na jego wszechstronność i uniwersalność. Tutaj mamy takie duże opakowanie 100 gramowe i ono posłuży na wiele miesięcy, ponieważ używamy najmniejszej ilości, ale jest też dostępne takie mniejsze, chyba 30 gramowe. No i oczywiście jak to w przypadku kosmetyków do pielęgnacji bywa, to nie będzie krem dla każdego. Na ciało myślę, że tak, ale do twarzy może być różnie, głównie ze względu na tutaj bardzo wysoko w składzie parafinę i lanolinę. Wiem, że niektóre C tego nie trawią, natomiast jeżeli o mnie chodzi, to moja skóra, taki krem, taki gęścioch, zaraz Wam pokażę jego konsystencję, to jest taki gęsty, tłusty krem, który też ze względu na tę lanolinę, zależnie od, wiecie, temperatury pomieszczenia, troszkę zmienia swoją konsystencję, tutaj na górze, w studiu, gdzie nagrywam jest gorąco, więc on jest teraz co bardziej płynny, ale on jest niesamowicie bardzo otulający, natłuszczający, taki, no właśnie na skórę z AZS idealny i akurat jeżeli o moją twarz chodzi, to też świetnie się sprawdza, ale oprócz tej lanoliny i parafiny, mamy tutaj jeszcze pantenol, czyli właśnie prowitaminę B5, która wspiera naturalne procesy regeneracji skóry, także właśnie na jakiekolwiek podrażnienia, czy ogólnie ekstremalne wysuszenie jest niezawodna. Oczywiście jego głównym zadaniem, tak jak jest na opakowaniu napisane, jest ochrona przed odparzeniami pieluszkowymi i pielęgnacja suchej skóry, ale dla mnie to jest krem na wszystko, absolutnie na wszystko, tylko ze względu na tę jego gęstość i tłustość, to jest dla mnie krem na noc, dlatego dzisiaj nałożyć go na twarz nie mogę, ale no uwielbiam. Już nawet nie wiem przez ile opakowań przeszłam, a on jest naprawdę bardzo wydajny, no i też bardzo przystępny cenowo. Jeszcze na chwilę zostajemy w temacie pielęgnacji, bo chciałam Wam przedstawić mój ulubiony balsam do ust, który jest niezawodny od lat. W sumie to mogę dopowiedzieć na temat każdego z tych kosmetyków, ale jeżeli ten balsam chodzi, to ja po niego sięgam chyba od 8 lat, jakby tak dokładnie policzyć i też wiele osób na niego namówiłam. Nie tylko Was, ale wiecie też normalnie osoby z otoczenia. Chodzi oczywiście o Clarence Moisture Replenishing Lip Balm z serii Essential. To jest najlepszy balsam na świecie. Naprawi Wam najbardziej wysuszone, spierzchnięte usta, czy właśnie jakąś regenerację po zabiegach, czy jak macie tutaj wysuszoną okolicę wokół ust. Jeżeli macie suchą skórę, no to wiecie o czym mowa. Nawet jak gdzieś byłam na wyjazdach i zapominałam jakiegoś kremu pod oczy, a wiecie, że ja z moimi kremami pod oczy się nie rozstaję, to też dawałam go pod oczy i też dawał radę. Jest to coś cudownego. Mój ulubiony sposób aplikacji to jest zasada im więcej tym lepiej. I w momencie, kiedy gdy szykujecie się do zrobienia makijażu i tylko siadacie przy toaletce, to nałóżcie taką grubą warstwę. Gwarantuję Wam, że zanim skończycie cały makijaż, to tutaj usta wchłoną cały ten balsam i one będą tak odżywione, że będą idealnie przygotowane do nałożenia jakiejkolwiek pomadki czy konturówki. Też w przypadku używania go jako wizerzysta, on jest niezastąpiony głównie ze względu na swoje bardzo higieniczne podanie, czyli mamy po prostu tubeczkę, z której wszystko elegancko, czysto się wydobywa. Ale mam tu jeszcze taką bonusową rzecz, bo właśnie teraz jak Szukałam kosmetyków do tego filmu, to trafiłam na miniaturkę. Nawet nie wiecie, jak mi się serce urodowało, jak to zobaczyłam, ale to nic dziwnego, bo jak miniaturki, to Allegro. I to wielokrotnie się o tym przekonałam, właśnie szukając czegoś małego. A dobrze wiecie, że ja mam taki trochę problem z miniaturkami kosmetyków, muszę wszystkie mieć. To na Allegro jest po prostu kopalnia miniaturek wszelkiej maści. Także jeżeli macie ten sam problem, co ja, to polecam wpisać mini albo travel size. I odkryjecie naprawdę mnóstwo propozycji. No, także, jeszcze jako bonus, znalazłam ofertę z tymi miniatureczkami. I ten pełny, pełnowymiarowy balsam ma 15 ml, a ta miniaturka 3 ml. Ostatni kosmetyk z kategorii pielęgnacji to jest coś, co spodoba się wszystkim osobom, które w tym momencie zapuszczają brwi lub i rzęsy, bo mowa o serum właśnie na porost ogólnie tych włosków na twarzy. I to jest też serum, do którego ja cały czas wracam w momencie, kiedy potrzebuję jakiegoś zagęszczenia brwi. Ja też przed wakacjami cały czas tego serum używałam, bo czułam taką potrzebę, żeby wiecie, wzmocnić te brwi i trochę je ogólnie zagęścić. Mowa tutaj o takim klasyku, jeżeli o odżywki do brwi i rzęs chodzi, czyli Long For Lashes. To jest też właśnie kosmetyk, który kupiłam, jak się okazało, od razu od producenta. Nie dość, że dosłownie następnego dnia była dostawa, jeszcze wiecie, wieczorem kliknęłam, a następnego dnia miałam paczkę, co było wręcz aż nie do uwierzenia. Dodatkowo cena jest um, po prostu nieporównywalnie niższa do tego, co jesteśmy w stanie dostać w drogeriach. I to jest właśnie też częsty fakt, jeżeli chodzi o kupowanie na Allegro. I ja tutaj Wam konkretnie pokazuję odżywkę do rzęs, co prawda. Jest też osobna, przeznaczona do brwi, natomiast ja tego produktu um, używam zarówno do brwi, i do rzęs. Tutaj chodzi głównie o ten aplikator. Um, po prostu Wygodniej mi się tego pędzelka używa, i po prostu zależnie od tego, gdzie czuję potrzebę zagęszczenia, czy właśnie w brwiach, czy rzęsach, tam go przez jakiś czas nakładam. I tylko kilka ważnych informacji, jeżeli o tę odżywkę chodzi, jest to produkt przebadany klinicznie z udziałem alergików, jest on przebadany okulistycznie i jest to w pełni wegańska receptura. Natomiast w przypadku jakichś problemów z oczami, czy nie wiem, suche macie oczy, czy wadę wzroku, to zawsze jednak przed użyciem takich produktów lepiej się skonsultować ze swoim własnym lekarzem. Ale też jest tutaj to wyraźnie zaznaczone na opakowaniu, czyli w przypadku występowania przewlekłych chorób oczu, np. jaskra, przed um, zaaplikowaniem produktu należy zasięgnąć porady lekarza. W moim przypadku ja tej odżywki używam głównie do brwi i naprawdę działa. Nawet działa do tego stopnia, że w miejscach, w których te brwi normalnie nie rosły, zaczynają rosnąć. Tylko taka mała porada, trochę uciążliwa, ale jednak w momencie, kiedy zapuszczacie brwi, to nie możecie ich wyrywać w ogóle. I zajmowa również o tych, które rosną najbardziej niefortunnie, jak się da. I ja pamiętam, że też jak używałam tej odżywki, to smarowałam właśnie tutaj na tym początku, tej prawej, gdzie ona jest tak właśnie o pół centymetra krótsza, i też dzięki tej odżywce zaczęła w tym miejscu rosnąć. Także jest skuteczna na pewno. No i teraz wchodzimy w kategorię trochę pielęgnacji, trochę makijażu, i mowa tutaj będzie o najlepszym filtrze na wakacje. Ja tutaj mówię teraz o takim scenariuszu aktywnych wakacji, czyli kąpiecie się w morzu, kąpiecie się w basenie, nie wiem, gdzieś szalejecie ogólnie na powietrzu i nie chcecie opalać twarzy. Ja nie opalam twarzy z Wielu względów, m.in. tego, że nie chcę pogłębiać przebarwień twarzy. No i też jestem przed 40, więc to wiecie, uszkodzenie na skórka akurat nie będzie mi dodawało uroku. I tutaj wchodzi na, może nie na białym koniu, ale w białym opakowaniu krem z Australian Gold, to jest SPF 50, to jest niezawodny krem, po który ja sięgam co roku. A dlaczego kupuję go co roku? Bo filtry mają 12-miesięczną ważność. A od momentu otwarcia, jeżeli go w ciągu 12 miesięcy nie zużyjemy, to Następnego lata jego wartość, jego faktor ochronny przed słońcem może już nie będzie się tak naprawdę w takiej wielkości. Od momentu, jak go użyłam pierwszy raz, to się z nim nie rozstaje i od tamtej pory nie poznałam drugiego takiego filtra. Jest przede wszystkim zastygający, dosłownie jak taki najbardziej zastygający podkład, jaki znacie. Ma delikatny kolor, czyli albo ujednolica tę cerę, albo właśnie sprawia, że ona nie wygląda na tak bladą, jak to w moim przypadku właśnie jest. A po trzecie, jest to niesamowicie wodoodporny. I ogólnie odporny na ścieranie produkt. Czyli właśnie w takim scenariuszu yy, słoneczno-wodnym jest niezastąpiony. Dodatkowo sprawia, że moja twarz się tak nie poci, jak yy, przy innych takich normalnych, kremowych filtrach. Wiecie, kiedy jestem na słońcu, leżę. Jak jest upał i leżę na słońcu, to po prostu się ze mnie leje. A jak mam ten filtr nałożony, to nic takiego nie ma miejsca. No i teraz właśnie w tym roku odkryłam go też troszkę na nowo, bo oprócz tego, że go używałam na wakacjach, to też zaczęłam go używać pod makijaż, właśnie na czoło. Ogólnie też na całą twarz go stosowałam i zachowuje się na taka po prostu przedłużająca trwałość baza, bo on dalej zastyga i aplikacja podkładu na nim przebiega normalnie, tylko właśnie to jego matowe wykończenie jakby przebija przez podkład. Ten filtr nie dość, że właśnie przedłuża trwałość makijażu, sam w sobie jest super trwały i ma ten SPF 50, to jeszcze właśnie ma troszkę koloru w sobie, no jest niezawodny, jest idealny i ja go też nakładam, wiecie, na jakieś takie hmm, znamiona czy pieprzyki, których nie chcę opalać przez to, właśnie, że zastyga, i wiem, że przez cały dzień będzie się w tym miejscu trzymał. Gorąca, gorąca polecajka. No i w końcu makijaż. Zaczynając od podkładu, który troszkę doprowadził takiej małej obsesji, czy doprowadził, no po prostu wywołał u mnie małą obsesję na jego punkcie, i to jest oczywiście Ester Lauder Futurist. To jest podkład, na który tak samo jak w przypadku tego balsamu do ust, namówiłam wiele osób i 90% tych osób było zadowolonych. No bo oczywiście nie ma kosmetyku, który sprawdzi się wszystkim tak samo, ale on rzeczywiście jest tak unikatowy w swojej formulacji, że sprawdza się zarówno przy cerach suchych, mieszanych, jak i tłustych. Nie wiem jak, ale tak po prostu jest. Ma SPF 45, chociaż oczywiście ten SPF jest takim dodatkiem, nie polegamy na nim w 100%, to jednak jest to miły dodatek. Ma formułę nawilżającą i jest zastygający. I ja to połączenie cech rozumiem w ten sposób, że po prostu nie wysusza, przy tym będąc ekstremalnie trwałym. Jest naprawdę tak trwały, że przez cały dzień wygląda cudownie, ale zarazem dopasowuje się do Waszej cery, pracuje razem z nią, nie ma tutaj w ogóle mowy o żadnym pękaniu czy nie wiem, wysuszeniu. Wygląda jak druga skóra, jak płynna druga skóra. No i jeszcze trzecia, jakże ważna cecha jest taka, że jest niesamowicie wygładzający. To jest ten typ kosmetyku, ten typ podkładu, przy których zawsze się zachwycam, jeżeli taki upoluję przy testach. Czyli w momencie, kiedy wiecie, przejdziecie Pierwszy raz po skórze i wklepiecie go gąbeczką, to wydaje się wam, że macie nałożony na żywo, patrząc na siebie w lusterku, że nałożony macie filtr jakiś wygładzający. To jest naprawdę, to jest płynne złoto. To jest. Coś cudownego, sposób podania jest świetny, bo jest ta pompka, jest to wygodne, jest to higieniczne. W sumie to mogłabym też powiedzieć, że to jest film o kosmetykach, których opakowań w tym momencie też mam kilka. Bo jeżeli o ten podkład chodzi, to ja mam chyba z pięć kolorów, tak sama dla siebie, bo nie może być sytuacji, że ja będę za ciemna, za jasna albo za żółta. Po prostu muszę być przygotowana, że jak będę miała, widzi mi się, że go nałożę, to chcę go mieć w moim kolorze. Także Estée Lauder Futurist Hydra Rescue to jest. No, mój bohater, mój ukochany ulubieniec. Następny kosmetyk to też jest taka trochę obsesja, i ja w sumie chyba mam wszystkie odcienie. Mowa o korektorze z Rimmela Multitasker. To jest ko kosmetyk, po który ja sięgam albo codziennie, albo przez 360 dni w roku, a zarazem ciężko jest mi często przypomnieć sobie jego nazwę. Nie wiem na jakiej zasadzie to działa w mojej głowie, ale właśnie jak sobie myślę ten korektor i nie mogę. Przypomnieć sobie, jak się nazywa. The Multitasker. To jest korektor, w którym ja się zakochałam od pierwszego użycia. W, dosłownie w momencie, kiedy Marka poprosiła mnie o test, bo miałam brać udział w um, kampanii, to w momencie, kiedy go przetestowałam, powiedziałem: tak, tak, ja chcę. Ja jestem jak najbardziej chętna i od tamtej pory po prostu nie mogę się z nim rozstać. To jest cudowny kosmetyk, który często jest też nie do końca dobrze zrozumiany, przez to, że jest bardzo mocno kryjący. Mam tutaj pełne krycie, mamy zastyganie. To jest absolutnie utrwalająca się formuła, której nie musicie pudrować, jeżeli nie. Chcecie i dodatkowo jest to właśnie taki dość gęsty korektor. Jeżeli macie wyważoną ilość, jeżeli macie dobrze wypielęgnowaną skórę, no to możecie go używać tak jak normalnie, wiecie, korektor. Może być też podkładem, bo cudownie też wygładza i jako podkład wygląda obłędnie. No i oczywiście ta funkcja, w której ja go używam najczęściej, czyli baza pod cienie na powieki. To jest w moim odczuciu najlepsza baza, taka wiecie, wielofunkcyjna, no właśnie z korektorem i podkładem, bo jest to korektor przede wszystkim zastygający, czyli które nam nałożone na powiekę, są utrwalone przez tę jego właściwość. No i oczywiście przez lepkość korektora. Odcień tego cienia jest podbity, więc mamy po prostu wszystko, czego byśmy chcieli. Uwielbiam te korektory. Tutaj akurat na filmiku nakładam dzisiaj odcień 060 Line Honey. To jest korektor, naprawdę, którego ja odcienie wszystkie mam w domu, bo po prostu. Muszę mieć. Nie mogę tutaj nie wspomnieć o tym, za jaką kwotę jego ja kupiłam, bo znalazłam ofertę, na której ten korektor kosztował 20 zł. No to przepraszam Was bardzo. Coś świetnego za bardzo przystępną cenę. Mam dzisiaj na oczach przyklejone sztuczne rzęsy, i to jest model, który jeżeli mam na oczach, to dostaję od Was najwięcej pytań, co to jest, bo tak ładnie wyglądają. Mało tego, często właśnie jak mam je przyklejone na kurs, jak prowadzę i widzę się z Wami na żywo, to pytacie, czy to są moje naturalne rzęsy, ponieważ one naprawdę tak naturalnie na żywo wyglądają, bo ten paseczek jest taki cienki. I to właśnie te rzęsy są moim kolejnym. Ulubieńcem są kolejną zdobyczą, po którą cały czas wracam. To są rzęsy z marki Kiss. Dokładnie chodzi właśnie o ten taki dwupak. To się dokładnie nazywa Looks So Natural, a model to jest Sultry. To są rzęski syntetyczne, ale ich fenomen polega na tym, że one się zwężają ku końcowi, czyli dosłownie imitują wygląd naturalnej rzęsy. I są rzeczywiście dość długie, ale nie są za gęste. Są tutaj dość duże, gdzie przerwy między tymi kępkami i coś, czego ja akurat szukam, jeżeli o rzęsy chodzi, to jest to nie jest takie. V, że jest taki criss-cross, że tutaj jest V, tu jest V, że one nie wyglądają jak takie słoneczko, tylko właśnie są tak ładnie pomerdane między sobą i to sprawia, że na oku robi to obłędny efekt. No i oczywiście każdy ma trochę inną definicję tego, jak idealne rzęsy wyglądają, ale dla mnie właśnie też jak maluję moje naturalne rzęsy, to maluję je właśnie w taki kształt, żeby były tak wiecie, trochę pogrupowane, ale takie trochę w nieładzie, ale wyraźne, także uwielbiam ten model, też przez wiele opakowań tych rzęs przeszłam. Mamy tutaj dwie pary i jest też taki mały klej dołączony do opakowania. Dodatkowo, jak chcecie używać ich jako połówek, czy kleić właśnie od dołu, albo w ogóle można je też pociąć na takie cztery kępki, albo podzielić właśnie na trzy. No, ten model i ten kształt sprawdza się w wielu położeniach i makijażach, wielu zastosowaniach. Tego słowa szukałam. Ale jeżeli chodzi o rzęsy, to nie wszystko, bo oczywiście nie mogę za nie wspomnieć o mojej ulubionej maskarze, która postawiła poprzeczkę bardzo wysoko i sprawiła, że ciężko jest mi się używać jakichkolwiek innych tuszy. No bo używam też innych maskar, ale jednak ta zawsze stoi na miejscu numer jeden na piedestale i to jest Sky High z Maybelline i dokładnie ta wersja Cosmic Black, czyli absolutnie najczerniejsza czerń jaka tylko jest. Ona jest super czarna, ona jest pogrubiająca, ma bardzo wygodną, taką precyzyjną szczoteczkę, że dojdziecie do najmniejszej rzęski na przodzie, czy właśnie te dolne rzęsy też się bardzo wygodnie maluje i nie ma takiego ryzyka, że wycie uciapiecie sobie cały Całe oko dosłownie używając tej maskary. Dodatkowo jest to maskara tubująca, czyli taka, która dosłownie otula Wasze rzęsy i w momencie, kiedy chcecie ją rozpuścić, to ona najlepiej schodzi ciepłą wodą, po prostu masowana między palcami i wtedy rzeczywiście się rozpuszcza, ale w ciągu dnia nie ma mowy o żadnym kruszeniu, rozpuszczeniu czy o czymś, czego nie lubimy, jeżeli o maskary chodzi. To też już nawet nie wiem, które jest moje opakowanie. Ja po prostu zapas tej maskary muszę mieć zawsze. I co jakiś czas, żeby sprawdzić, czy ona na pewno jest taka świetna na używam jakiejś innej maskary i były jeszcze inne, wiecie, prawie tak fajne, ale w moim sercu numerem jeden zawsze będzie Sky High. No i jak już mamy ten makijaż skończony, mamy nałożony filtr, mamy wypielęgnowaną cerę, jest dobry podkład, korektor, jest tusz, no to chcemy to wszystko jeszcze utrwalić, nie? żeby to się trzymało przez cały dzień. I teraz z pomocą nam przychodzi utrwalacz i dla mnie takim wzorem utrwalacza jest All Nighter z Urban Decay. Marka Urban Decay już w Polsce jest ciężko dostępna. Głównie możecie ją znaleźć właśnie na Allegro. I jak piszecie na Allegro All Nighter Urban Decay, to możecie się zdziwić, bo się okazuje, że jest dostępnych wiele wersji tego utrwalacza, o których w Polsce, jak jeszcze Urban Decay był stacjonarnie dostępny, nawet nie słyszeliśmy. Mi chodzi o ten oryginalny, normalny Urban Decay bez żadnych dodatków. Po prostu All Nighter Long Lasting Makeup Setting Spray. To jest spray, który Wam utrwali makijaż przez 16 godzin i myślę, że jakby go przetestować, że jeszcze dłużej da radę, to też by sobie spokojnie poradził. I ja wam zawsze mówiłam, że najlepiej i najprościej jest sprawdzić, czy dana mgiełka jest utrwalająca, czy jest po prostu odświeżająca. Spryskując sobie dłoń i jak spryskacie ją na wyschnie, to sprawdźcie, jak ona się zachowuje. Jeżeli się klei, to prawdopodobne, że właśnie jest mgiełką przedłużającą trwałość. Jeżeli spryskacie dłoń All Nighterem, to nie wiem, czy jesteście w stanie ją roz, z powrotem rozprostować. To jest tak mocne utrwalenie. Ale to nie jest takie utrwalenie jak daje na przykład nie wiem, lakier do włosów. To jest utrwalenie lekkie, które nie dają uczucia sklejenia na twarzy. Makijaż się Wam nie będzie kruszył po tym utrwaleniu. Natomiast ja tutaj przytoczę taką demonstrację, którą pamiętam, że Urban Decay ogólnie robiło, wiecie, dla klientów. Jak sobie posmarujecie, nie wiem, róż, brązer, rozświetlacz i połowę spryskacie tylko tą mgiełką, to jak on wyschnie, to naprawdę pod wpływem maziania palcem ta strona popsika na tym utrwalaczem się nie rusza. Każda panna młoda, której ktoś starł róż albo matkę, na pewno pomyślał, na sobie szkoda, że nie utrwaliłam tego makijażu. Także All Nighter wybawi Was z takich nieprzyjemnych sytuacji. To jest naprawdę taki absolutny klasyk i cieszmy się, że możemy go na tym Allegro dorwać, bo jest to świetny produkt. Z makijażu i pielęgnacji to już wszystko, ale został nam jeszcze jeden ulubieniec, który towarzyszy mi od jeszcze czasów, kiedy pracowałam w perfumerii. Mowa o zapachu. I bardzo często pytacie mnie, dlaczego, to zabrzmiało bardzo influencersko, pytacie, dlaczego nie mówię o zapachach, a to dlatego, że mam trzy... Które gdzieś tam się wiecie, rotacyjnie zmieniają, ale jest jeden z tych trzech, który jest zawsze właśnie na podium, tak samo jak ta maskara z Maybelline, po prostu zawsze króluje. I jak nie wiem, czym się poperfumować, to właśnie używam tego zapachu I jest to bottega Veneta woda perfumowana. I jeszcze całkiem przypadkowo też jest pomarańczowa, taka złota, także pasuje mi do obecnej obsesji idealnie. To jest zapach, który obrazuje mnie. Po prostu, jak pójdziecie sobie sprawdzić na żywo, jak one pachną, to po prostu to jestem ja przez 90% czasu. Ale żeby wam powiedzieć dokładnie jak ten zapach pachnie, to ja już użyję ściągawki. Nuty głowy bergamotka, cyklamen, nuty serca akord skórzany, jaśmin, śliwka, paczula, jest jeszcze mech dębowy. No ta bergamotka dla mnie to właśnie to jest to, co mnie do tego zapachu jak najbardziej przyciąga i no, naprawdę nie jestem w stanie wam powiedzieć przez ile flakoników ja już y, tych perfum przeszłam. To jest mój flagowy zapach, uwielbiam go i też mogłabym pozbyć się wszystkich moich perfum, ale ten jeden zapach musiałby ze mną zostać już na zawsze. I na dzisiaj to już wszystko. To były wszystkie kosmetyki, po które sięgam cały czas na przestrzeni lat, no bo jak zaufane kosmetyki to Allegro. Jak zawsze w opisie pod filmem zaniecie pełną listę kosmetyków, o których dzisiaj mówiłam, wraz z linkami, pod którymi możecie je znaleźć i to będą oczywiście linki do ofert na Allegro. Na koniec przypomnę jeszcze, że na Allegro zaniecie nie tylko pełno zaufanych kosmetyków w świetnych cenach, ale też w strefie marek zaniecie oficjalnych dystrybutorów i zweryfikowanych sprzedawców, także macie bezpieczeństwo zakupów, szybkie, bezproblemowe zwroty i też bardzo szybką dostawę, a w przypadku Allegro Smart bezpłatną. Ciekawa jestem, czy czymś Was zaskoczyłam, a może jesteście na tym kanale już tak długo, że o wszystkich tych kosmetykach kiedyś słyszeliście i tylko wam o nich przypomniałam. Niezależnie od tego, w której grupy się znajdujecie, to za te kosmetyki ręczę. No i mam nadzieję, że każdy znalazł coś dla siebie. Jeżeli się Wam ten film spodobał i miło spędziliście ze mną czas, to proszę Was o zostawienie kciuka do góry i przypominam o możliwości subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. Filmiki są publikowane w środy albo w soboty, a na przykład ostatnio pojawiły się takie dwa filmy. Dziękuję Wam za uwagę i do do zobaczenia następnym razem. Pa!